Siemanko, z tej strony Opuszczone Miejsca Bydgoszcz. W dzisiejszym odcinku wyeksplorujemy sobie gryfa. Właśnie się wybieramy na niego. No i co? Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, zostawcie subskrypcję. Tutaj wam się wyświetli. Kliknijcie ją, że tylko tam na dole. No i co? Łapa za poświęcenie. No i co? Pewnie będzie alarm, ale chuj, dobra, lecimy. 50% osób, 54% w sumie osób, które mnie oglądają, mnie nie subskrybuje, więc trochę nieuczciwie, że ja nagrywam dla was filmy z kumplami, a wy się nawet za to nie odpłacacie, więc zostawcie ten czerwony przycisk tam na dole, nie? Chyba, właśnie chcieliśmy wejść na... Byliśmy na gryfie i kurwa nas, tym Menel idzie, to jest gryfik. Nieudane wejście, będę do chwili. Co tam siedzi? Kurwa, kurwa. Dziadyga! Dziad jebany, kurwa, w dupę ruchany, chuj ci w dupę. Co? Ale jakby nie ochrona? No bo oni mają numery tej ochrony i zadzwonią na ochronę i ten. No. Ale nic nie zrobiliśmy. Nie? Rzędziśmy nie, tylko zobaczyliśmy. No jak? Nie będzie innej okazji. Że Oskar, chodź. No ochronę dzwonię. Gdzie to jest? No tam jest wejście, bo biorę na chronie, wiem. Gdzie to trwało? Po, ale to mnie tylko takie na początku. Gdzie to jest w odcinku? Gdzie to jest? Dziad idzie. Tutaj mam, jak widać. Dziada. Dziadygę. On kurwa, no, by tak nie stał przecież. Pierdolamy. Na psy zadzwoni. No pewnie na psy zadzwonił albo na ochronę. Ja nie mogę. Idziemy stąd. W niedzielę rano trzeba przyjechać, żeby ten. No. Przecież tam mieszka, to jest Menel. Zobacz, czy się tam są na lubisku? No tak. Czemu nie można o morze? Dobra, ja bym stąd poszedł. Co? Idziemy stąd? Idzie kurwa. Trzeci dzień chcesz zlekać, trzeci raz zlekać. Ja też chcę wejść. Ale na początek już się spalno. Wynocha! Będzie dobre. Ale w trzecim odcinku. No kurde, ale oni mają numery do tej ochrony i ten. I oni dzwonią i oni za to płacą. Ochrona im za to płaci, że dzwonią i alarmują im. Ja mam tutaj poszedł po tym. Co? Ja mam po tym która i tylko nie wiem jak. No to idziemy, nie żura? Okej. Ej, to chodźcie, wbijamy. Spróbujemy chociaż. Nie. Patrz to. Menel. Co? Menel. No on tu mieszka. No. Ale co w tym... No. Nie przyjadą. Dobra, idę. Tym bardziej w kominarach. Właśnie przyjechali do nas, nie macie? Kominarach. No. Ej, a może tam tu się otworzyć, żeby zobaczcie. Weź sobie tam powód. Nie, nie widziałem. No nie idź tam! No, 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 no
alarm może być na dole. No dobra, to wbijamy, próbujemy. Ja mam jakąś kartkę? Jakąś kartkę? Sprawdzamy. Co to proszę napisać teraz, no? Dobra, pójdź jedziemy. A ty co tam? Wiesz, jak go dziadek złapie, to prawdopodobnie go... Dziadek go kurwa nie puści. Jeszcze kurwa będzie go trzymał na psa albo na ochronę zadzwoni. No, a tak ci pewnie jeszcze jebnie, bo powie, że chciałeś go uderzyć. Ma zamiar po raz trzeci się wydawać, jak nie czwarty. A wiecie o tym, że w fokusie jest najbardziej chamska ochrona? Czemu? Bo oni powiedzieli, że jak... Ochrona do mojego kolegi, nie? Takie coś. Jak chcesz, to możemy ci wpierdolić. Z fokusa, nie? Tak? Ale jak ja ten, jak ty dalej... No to jak jest? Jak to jest? Bo nie ci wszystko otworzą. Sam mi powiedział ochroniarz, miał do tej fabryki, no... Do wszystkich fabryk, na przykład. Ja spytałem się, czy był w tej fabryce, nie? Ochroniarzu stałem. On powiedział, mam do niej klucz. Dobra, idę tam. To jest jakiś ten robić. Kurwa, jakiś auto jedzie? No właśnie wiem. Chcę nagrać ochronę czy coś takiego. Nie, nie naramy, to za grubo. Dobra, chuj z tym. Skoczymy, najwyżej. No nie chcę odskakać. Chuj, ja cię to podkręcę. Idziemy stąd czy co? Na dole jest woda. Tu? Chyba. To jest woda, nie, to nie jest woda, tam jest dobrze. To było błoto. A ja też chcę odskakać. Dobra, zajmijmy auto, gdzie jest auto? Słyszeliśmy, jak podjeżdżało. Jak ty wysyjaśmy z wyjścia? Wyjebane, ja to będę czekał, od razu. Kurwa, ja mam plecy bolące. Czekaj, coś się zbliża. No ja idę, bo to może dziadyga. Ale dziadyga autem, no nie, dobra, czekaj. Nie uciekamy, kurwa, nie cykajcie. Jak coś, to spierdolimy. Ja po prostu będę skakał od razu w dół. I tam gdzieś. Ja się spuszczę, Akiu. Nie wiadomo, że tu jest... Nie wiadomo, że tu jest strona ochrona, podjeźdź się. Dobra, chodźcie, chodź do góry, młody. Jaki młody? Młody, jest starszy ode mnie, to młody. Dobra, chodź do góry. Mam ogranę, jak się robię. Mam ogranę, jak macie. Mam ogranę, że... A to dobra, idę tam po prostu, normalnie. Ja też. Dawaj, wchodź, chodź. Gracek. Co? Ja nie mogę mieć przypału, nie możesz mieć przypału? No jak nie to będę miał kuratora chyba. Tak, nie będę miał kujowo. Jest kuratora. On, ej, ty menele chyba za to chodzą szczać, nie? No, mój brat jest tak jakby ma. Czasami do niego przychodzi kurator. Dziadyga? Kurwa, jak mi się... Dziadyga, dziadyga, kurwa. Dziadyga. Mamy dziadygę, spierdalaj na dół. No dziadyga jest blisko na dół. Co? Wylew na rzecz. Odchodzi. Nie mam problem. Drzwi zamknął? Tak, drzwi zamknął. Chodźcie tam. Ja nie wiem. Ale gdzie drzwi zamknął? No tutaj do czegoś. Tam tego głównie. Chodź na górę, kretyn. Zeskocz już. Dziadyga, dziadyga idzie. Ty, on idzie, chyba szuka ochrony, chyba szuka ochrony. Na chwilę, kurwa. Idzie, skrasz. No tylko trochę. No chuj, ale on ochrona wyjdzie, schodzi na wtedy i powoli. Kurwa. No ja chodzę. Jak tu wysoko jest? Schodzić? Zeskoczysz na iść, nie będzie. Ale schodzić czy nie? Lepiej skoczyć, to nie boli. Dobra, to schodzę.
dobra, jak coś jest. Zobaczymy, czy się przyda oczy na torturę. Ta, zero. Skaczesz? Dobra, przynajmniej jest jakiś materiał. Urbek z Bydgoszcz się boi, Bydgoszcz w turbę. Skoczył chłopak. Dobra, idziemy sprawdzić, co się dzieje. Jaki rozwój sytuacji? Jakieś auto tam podjeżdża od bliska. Kurwa, nic nie widać. Nie chcę za bardzo hałasować, bo są te metalowe. Co się dzieje? Auto. Słychać, ale nie ma. Słychać auto, ale nie widać auta. Coś od krwi, jak coś. Tu, tam, tu. Widzisz? O, chłopczyk. Dobra, jest chyba dobrze, musimy. Dobra, widzimy się w pcięciu. Dema, właśnie jesteśmy w tramwaju. Jedziemy z Gryfa. Wiesz, tak, policja była. Spisali nas na pewno. No, spisali nas. Uciekaliśmy, ale nam się nie udało. Chłopaki w trójkę uciekli, nas złapali. No i co? No i tyle. Niedługo wrócimy na Gryfa. Na pewno wrócimy, bo ten budynek jest moim marzeniem, no i nie poddamy się tak łatwo. Ronda Fordońskie. Już tyle akcji było z Gryfem. Kolejny raz próba nieudana, ale dobra. Wiecie, co macie zrobić, nie? Tam na dole. Wiesz, oni dobrze mówią? Ma.